Ciężko jest mówić o Blizzardzie jako firmie, która nie tyle poniosła porażkę, to każdy czasem ponosi, moje materiały są tego przykładem, jak o firmie, która jest porażką. Co poszło nie tak, że przeszliśmy od studia wręcz niesionego na rękach, po którego tytuły ludzie ustawiali się w kolejkach, nie czuję kiedy rymuję, do korporacji, która zdążyła przyzwyczaić nas do tego, że pierwszą rzeczą, jaka przychodzi do głowy po zobaczeniu, że pojawił się kolejny news o niej, jest o, co znowu odwalili. A ciężko jest mówić o Blizzardzie w taki sposób, bo to kolejny z wielu przypadków studiów o utalentowanym zespole, chcącym z każdym kolejnym tytułem podwyższać sobie poprzeczkę, by osoby decyzyjne to wszystko zszaniły, sprawiając, że kiedy mówi się o tych wtopach, automatycznie miesza się twórców i wydawców. Jak CDP Red chociażby, ich Cyberpunk, skrzywdzony przez decyzję zarządu, czy Bethesda i ich... Bethesda. Najprościej byłoby powiedzieć, że wszystko zaczęło się psuć od momentu przejęcia przez Activision w 2007 roku, ale byłoby to potężnym uproszczeniem, zważywszy, że jeszcze w lutym 2018 Blizzard znalazł się w Fortune 100, rankingu firm najlepiej traktujących pracowników, zaś pozew złożony w lipcu tego roku przez Rządową Agencję do Spraw Dyskryminacji w Miejscach Pracy był wynikiem dwuletniego śledztwa, co samo w sobie jest bezprecedensowe, bo choć mieliśmy już do czynienia z ujawnianiem w giereczkowie problemów typu crunch, mobbing czy molestowanie, Ubisoft i Riot tego świetnym przykładem, to poparcie takiego oskarżenia dokładnym dochodzeniem nie miało jeszcze miejsca. A przynajmniej nie na taką skalę. Czy Fortune 100 kłamało? Czy Activision Blizzard coś ukrywało? Czy może dopiero od lutego 2018 zaczęły dziać się rzeczy, przez które teraz z firmy odchodzą osoby związane z Blizzardem od dobrych 20 paru lat? No... nie, to odpowiedź na to trzecie pytanie. O Fortune 100 dowiedziałem się, kiedy pisałem ten tekst. Ja nawet nie wiem, co to jest. W styczniu 2019 dawny pracownik Julian Murillo Cuellar opisał na swoim Twitterze m.in. jak już w 2016 kadry ignorowały jego skargi na rasistowskiego współpracownika, a w ocenie wydajności określała go jako osobę, która... nie jest graczem zespołowym. Natomiast wspomniane śledztwo może trwało 2 lata, ale pozew wspomina o sytuacjach już z takiego 2013 roku. Kojarzycie może fotkę, na której pracownicy Blizzarda rozentuzjazmowani trzymają na łóżku zdjęcie Billa Cosbiego? Cóż, pomieszczenie, w którym ją zrobiono, nazwano apartamentem Cosbiego. Na cześć niegdysiejszej legendy telewizji, dzisiaj osoby kojarzonej z gwałtów, odurzeń i molestowań seksualnych. Deweloperzy tłumaczyli nazwę tym, iż jedno z pomieszczeń w biurze Blizzarda miało taki sam wzór co sweter komika, jednak gdy weźmie się pod uwagę to, iż pomieszczenie zaopatrzone było w masę alkoholu, doczekanie się przez aktora paru oskarżeń o gwałt już przed 2013 oraz zarchiwizowany screenshot rozmowy, na którym narrative designer Hearthstone'a i World of Warcraft mówi, że zbiera gorące laski do Koza, do apartamentu Cosbiego, trudno uwierzyć, że tu chodziło tylko o sweter. Bo o tym traktuje pozew o wytworzeniu w firmie tzw. kultury bractwa studenckiego, który w teorii miał dawać swobodę, poczucie luzu, a w praktyce, m.in. przez to, iż 80% pracowników Activision Blizzard składa się z facetów, doprowadził do nierównego traktowania kobiet. Molestowań, żartowania z gwałtów, prześladowań. Jeśli któraś kobieta była innego koloru skóry niż biały, to miała dodatkowo przerąbane. Zrzucania obowiązków wyższych stanowiskiem na pracowniczki niższego stopnia. Ogółem zrzucania obowiązków na pracowniczki, kiedy pracownicy grali sobie w godzinach pracy, czy wreszcie samobójstwa jednej z zatrudnionych. Po tym jak rozsyłano zdjęcia jej waginy po całym biurze na gwiazdkowej imprezie, odebrała sobie życie na służbowym wyjeździe, na który zresztą mi przełożony miał zabrać gadżety erotyczne. Nie żeby nikt z góry nie wiedział o takich nadużyciach, co to nie. Mało tego, sporo osób w firmie, nawet tych, które nie powinny być do tego upoważnione, nie miało problemu z dowiedzeniem się, kto się na nich żalił kadrą, więc mogło to wykorzystać do wybierania sobie, kto trzyma awans, kto nie dostanie premii, kto zostanie przeniesiony do pracy nad Heroes of the Storm zamiast nad nowym dodatkiem do WoWa i kto dalej będzie nękany przez choćby takiego Alexa Afrasiabiego, jedną z niewielu osób wymienionych z nazwiska w pozwie, co naprawdę sporo sugeruje, który zwykł m.in. całować i obejmować pracowniczki na firmowych przyjęciach. Chłop został zwolniony jeszcze w połowie zeszłego roku, ale dotąd powód jego odejścia nie był znany. Dotąd. And we want to vary our female characters, absolutely. So yeah, we'll pick different catalogs. ale to od pozwu zaczęły się naprawdę poważne zmiany u góry. Ze sponsorowania rozgrywek Call of Duty League czy Overwatch League zrezygnowali tacy giganci jak T-Mobile, Coca-Cola, Mitsubishi czy State Farm, zaś z ekipy twórczej zniknęli chociażby Jonathan Kraft, projektant WoWa, Louis Baliga, reżyser Diablo 4, główny level designer Jesse McCree, którego nazwisko widać na wspomnianym wcześniej screenshocie, i tak, którego nazwiskiem nazwano postać w Overwatchu, przez to komentatorzy rozgrywek z tejże gry zaczęli go zwać po prostu kowbojem, czy Jeff Kaplan, ojciec Overwatcha. Ten ostatni co prawda odszedł już w kwietniu, przed lipcowym wniesieniem pozwu, ale w swoim pożegnalnym wpisie radził, aby nigdy nie akceptować świata, jakim wydaje się być, tylko zawsze mieć odwagę, by widzieć, czym może być. Co w świetle ostatnich wydarzeń jawi się jako wyjątkowo gorzkie stwierdzenie. Co do zarządu. Ze stanowiska sponsora wykonawczego ABK Employee Women's Network ustąpiła dopiero co zatrudniona Fran Townsend. Dawna doradczyni George'a Busha, krytykowana za chociażby obronę takich metod tortur jak waterboarding, po tym jak 1500 osób z 10 tysięcy pracowników podpisało się pod petycją z prośbą o wyrzucenie jej, gdyż ta uznała, iż dobrym pomysłem na odpowiedź na oskarżenia wystosowane wobec Activision Blizzard będzie udostępnienie artykułu o problemach z sygnalistami, czy też demaskatorami, osobami wyciągającymi na światło dzienne dowody na nielegalną działalność firmy, w której pracują. Edward Snowden jest takim sygnalistą. Za świetny pomysł uznała także wysłanie do pracowników wewnętrznego maila, według którego niedawno wniesiony pozew przedstawiał zniekształcony i fałszywy obraz ich firmy, wliczając w to niezgodne z faktami, stare i wyrwane z kontekstu historie, niektóre sprzed więcej niż 10 lat. No i blokowała zatrudnionych na Twitterze. Zwolniono też Jesse'ego Meszczuka, kierownika do spraw personalnych, zaś z posady prezesa zrezygnował sam Jay Allen Brack. Podobnie jak Afrasiabi, jedna z niewielu osób bezpośrednio wspomnianych w pozwie. Zastąpili go Jennifer O'Neill, dawna szefowa Vicarious Visions i pierwsza kobieta w zarządzie Blizzarda w historii, a to o czym świadczy, oraz Mike Ibarra z kilkunastoletnim doświadczeniem w Microsoftie. I szczerze, jeśli już miałbym wskazać konkretny moment, czy tam okres, w którym Blizzard wyraźnie zaczął stawać się gorszy, nie popełniać błędy, faktycznie się staczać, to najbardziej sensownym byłoby wskazanie zajęcia przez Bracka stanowiska prezesa. Kontrowersyjne opieranie się na chińskim rynku nie jest czymś nowym dla tego studia. Ba, sam Mike Morhaim, jeden ze współzałożycieli firmy, w momencie odejścia z 27 latami na liczniku, który po opuszczeniu posady nie poszedł na emeryturę, a założył nowe studio, co jest dosyć podejrzane. W każdym razie, sam Mike Morhaim jeszcze przed 2008, przed fuzją z Vivendi, ówczesny właściciel Blizzarda, chwalił się przed Bobim Kotikiem, szefem Activision, że WoW radzi sobie naprawdę dobrze na chińskim rynku. No nie dziwota, skoro dopiero w 2014 zaczęto częściowo znosić częściowy zakaz grania na konsolach, przez który pecety czy kafejki internetowe stały się tak niemożebnie popularne w tym kraju. Przed wybraniem Bracka na prezesa zamieć miewała już wpadki, na czele z niesławnym Errorem 37, czy podpisywaniem ludzi na forach ich prawdziwymi danymi, ale nigdy nie były tak poważne jak odejście Franka Pierce'a, jednego z założycieli. Rozczarowujące Battle for Azeroth, po premierze którego studio przez jakiś czas nie odpowiadało na negatywne komentarze fanów, dodanie aktualizacji do Shadowlands 8 miesięcy po premierze, zwolnienie ludzi od sceny esportowej Heroes of the Storm tuż przed nowym sezonem, czy ukaranie Blizzchunga, esportowca w Hearthstone'ie, za wsparcie masowych protestów w Hongkongu. Cholera jasna, tyle kontrowersji w przeciągu ostatnich 3 lat. Podejrzanie gęsto. Wspomniałem na początku o studiach, których talent niknie przez fatalne decyzje osób zarządzających, jak CDP Red czy Bethesda, tylko że jakość ich tytułów nie jest stała. Zamieć za każdym razem dostarczała 120%. I choć czasy świetności są dawno za nimi, nie mówię nawet o przesiadce graczy z World of Warcraft na Final Fantasy XIV, którego serwery aż nie wytrzymują tej migracji, to jednak gameplayowo Blizzard wciąż potrafi wyjść obronną ręką ze swojego wizerunkowego bałaganu. Niedawno Bastian chwalił mobilne Diablo Immortal, które co prawda cierpi na wiele typowych dla takich produkcji bolączek i do poważnych, ale cholera! to Diablo po prostu na komórce. Jednak nieważne w jak wielu rankingach top 10 gier mobilnych się immortalnie pojawi, nie przysłoni jednej z największych PR-owych pomyłek w historii branży. Wiem, brzmi to bardzo poważnie, ale jak inaczej można nazwać niesławny BlizzCon z 2018, na którym budowano napięcie, jakby zaraz miano zapowiedzieć nowego Diablo, którego, przypominam, kontynuacji nie było od dobrych paru lat, którego trzecia część do tej pory trzyma się podium najlepiej sprzedających się gier na PC. I kiedy napięcie wreszcie sięgnęło zenitu, zapowiedziano Diablo na komórki. Rodzaj gier wyjątkowo znienawidzony, kojarzony głównie z połącz 3 w 1, mikrotransakcjami oraz chińskim rynkiem, bo po to powstało. A kiedy usłyszano buczenie słusznie wkurzonej widowni, jedyną odpowiedzią, na jaką prezenterzy byli w stanie wpaść, było: przecież macie komórki. Hey, just was wondering, is this an out of season April Fool's joke? Bo to wszystko po prostu zdaje się być jakimś nieśmiesznym żartem. Twórcy StarCrafta, Warcrafta, Overwatcha, Diablo mają być tymi złymi? Wtopić się w Ubisoft, którego oskarżenia przemijają wśród opinii publicznej jak łzy w deszczu? W CDP Red, którego zarząd przyznał sobie premię mimo fatalnej premiery Cyberpunka? Kultura bractwa studenckiego nie brzmiała źle na papierze. Pasowało do wizerunku Blizzarda. Ziomów starych ciałem, ale młodych duchem, zajranych grami równie mocno, jak nie bardziej, co sami gracze, chcących wycisnąć z siebie co się tylko da. Tacy Kaplan i Morhaim może i odeszli, bo odeszli, ale po 19 czy 27 latach. To jest dowód świetności Blizzarda i dowód jego upadku. Miejmy nadzieję, że tymczasowego.